Love should be easy, why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy, you taught me that. I let you in, now you want out, now you want out. I don't understand why you hurt me. I don't understand why you wanna let me down. Can't understand, was it all worth it? Czas podciąć grzywkę. Myślę, że tu dzisiaj zrobię włosy. Też by się przydało podciąć, ale jeszcze nie. No już jest długa. Czas to podciąć. Tylko muszę tutaj wyrównać sobie ładnie. Tak powiedzmy w trójkąt, żeby było równiutko. Tak mniej więcej. Będzie okej. Dobra, jak podcinam grzywkę? No i dobra. Mamy równiutko zaznaczone i teraz staram się to. Ciele jest nierówne. No i dobra. Ciachamy. Trzeba je po prostu wystylizować. Jest okej. Gdzieś miałam już. Dobra, tak to wygląda. Nie wiem, czy jest równo, czy jest nierówno. Hej, twoje buciki. No, zimno. Ale przecież ci lecą te maliny. Adaś, proszę bardzo, zanieś nam na stolik. Możesz zjeść, jak chcesz. As we grow, we come home to the place we know through the thick, terrified. Far, far, loosen up to the fall. Bet I'll find you a little more. No sign of give and take. Sit longer, sit longer. Five states of different fur. Moving over, rolling in my river. Jesteś w kadrze. Cześć, będziemy robić chaos, rozpakowanie zakupów z Lidla. Jest niedziela, Biedronka była zamknięta, ale Lidl uratował nam życie. Tak, no i oblężenie jest w Lidlu, nie? Tak jest. Tak, ale w piekarni wcześniej kupiłam chleb i dwa miody mniszkowe. Dobrze, więc tak, ja wzięłam awokado, wzięłam cynamon. Tylko trzy sztuki. Trzy sztuki chyba za 2,50, więc to jest zdzierstwo. No ale. Wróciły u nas nachosy solone. To są nasze ulubione. Ulubione. I tak, tutaj mamy salami. Pecorino, ser do aperitif. Tutaj jest jeszcze jeden pecorino. I pokaż, no, Adaś chce pokazać samochodzik, tak? Pokaż, do góry, tak. Tak, taki ładny samochodzik z pozytywką, nie? Nakręć go. Tutaj pokaż, jak się nakręca.
bo w Lidlu pojawiły się już świąteczne słodycze, nie? Jest taki piękny samochodzik i on ma w środku chyba pierniki. I to jest pozytywka, tutaj się nakręca. Ale ładny jest. Ja też jestem zachwycona samochodzikiem, nie? Podoba ci się? Fajny? Patrz. A postaw, zobaczymy co jest w środku. Patrz, jak się otwiera. Pierniki. Zobacz, tutaj ma taką pakę. Możesz załadować. Widzisz? A ty teraz możesz zamknąć. Widzisz? Możesz załadować pierniki do środka. Ale pachną. Możemy go zjeść? Możemy zjeść. A lubisz pierniki? Tak. Yes. Czekaj, mama, otwórzmy szklankę chyba, albo nie. No, możesz wyciągnąć sobie jedno. Sprawdź, czy dobre. Jeszcze? A ty jak zjesz jednego, to sobie drugiego weźmiesz, dobra? Dobra. Ten dam ci, już ci daję. Proszę. Tak. I były takie marcypanki. Takie batony, to co wzięliśmy. I tutaj taki duży marcypan, o, on jest w gorzkiej czekoladzie. I w Lidlu były też takie ziemniaczki marcypanowe. Od zeszłym roku kupowaliśmy coś podobnego w Sylgrosie i to było przepyszne. Więc no, koniecznie do sprawdzenia. A tutaj są takie ciasteczka marcypanowe z wiśnią. To też będziemy próbować. Tak, ze słodyczy jeszcze, bo dzisiaj jest Halloween, to wzięliśmy cukierki i tutaj mamy malagę. Ja malagę akurat uwielbiam. Kasztanki. Tutaj mamy zozole. O, jeszcze jedne ziemniaczki marcypanowe. Tutaj jest krówka. I czekolady. Tutaj jest z migdałami, zielona. Tutaj jest w gorzkiej czekoladzie z orzechami. A ta jest... Czy to jest jakaś inna? Aha, tutaj są jakieś prażone orzechy. Laskowe. Tutaj też jest w gorzkiej. Tutaj mamy taką. I takie jeszcze. O, i na spróbowanie w białej czekoladzie wzięliśmy. Dip do nachosów, tak? A ty już to otworzyłeś? Nie, co otworzyłeś? Aha. Jedno jajo Kinder. Tutaj jest serek z chrzanem do łososia. Tutaj wzięliśmy takie serki pilos do zapieczenia w ziołach, nie? I w przyprawach. Jeden taki będzie ziołowy, a drugi będzie bardziej taki w papryce. Zrobimy. Tak, właśnie. Tak, i jogurty. Tutaj mam Jogobella, a tutaj jest jogurt mango. Tutaj są cukierki mango. Też nigdy ich nie jadłam, więc spróbujemy. I to wszystko z Lidla. Tutaj feta z przyprawami, z oliwkami i z papryką. Ser podpuszczkowy dojrzewający w solance z dodatkiem oleju, oliwek, pastą paprykową i przypraw w kostkach. Wygląda dobrze. Pasta pomidorowa jakaś włoska. Passata di pomidoro italiano. I jeszcze jeden jogurt. I to wszystko. Dobra. Siadaj.
Słuchajcie, ja się zabieram za porządki w garderobie, układam rzeczy. Niektóre rzeczy też jeszcze idą do wyprania, zanim je poskładam. I tak próbuję poogarniać i uporządkować, bo już dawno tego nie robiłam. I powyciągać właśnie takie zimowe rzeczy, a schować już te takie bardziej letnie. W ogóle zobaczcie, co Adaś robi. Co robisz? Okej. Robisz przemeblowanie? Dobra, to ja teraz będę kontynuować. Na półkach układam sobie swetry, dlatego że one teoretycznie nie powinny wisieć na wieszakach, bo się wtedy wyciągają, rozciągają. Teoretycznie one powinny być w spoczynku, czyli złożone w kostkę i poukładane na półkach, więc to robię. I staram się je poukładać kolorystycznie, ale później jak ja się ubieram, przebieram, przekładam, to i tak to później wszystko miksuję, więc zawsze na początku jest ładnie, kolorystycznie jest ładnie poukładane, a później tak się robi miszmasz. I tak, a tutaj sobie damy bluzy, czyli tak. Tu mamy swetry, tutaj też, tutaj bardziej takie różowo-pomarańczowe z kolorem, a tutaj z kolei pójdą moje bluzy. Hej, dzisiaj jest naprawdę bardzo jesiennie. U nas jest już naprawdę żółto trawy. Myślę, że to właściwie jest kwestia chyba deszczu, że to wszystko ma takie intensywne kolory. Trawy są żółte. Drzewa właściwie w całości też już są żółte. Zobaczcie, brzozy. Więc no, ładnie to wygląda, ale aura jest bardzo taka smętna i ja właściwie też tak trochę się dzisiaj czuję, kompletnie bez energii. Brakuje mi motywacji, brakuje mi energii i tak chęci do działania. Zrobiłam sobie kawę, ale pomimo tego, że mi się nie chce, no to jednak próbuję stanąć na nogi i coś ze sobą zrobić. I tak też dzisiaj popakowałam paczki, chociaż naprawdę bardzo mi się nie chciało, ale powystawiałam sobie kilka rzeczy na Vinted. Posprzedawałam, popakowałam paczki i teraz muszę jechać je wysłać. No i co jeszcze? No i muszę zrobić podstawowe zakupy i wziąć się za obiad. Trochę też już poogarniałam w domu. No więc chociaż właśnie człowiekowi bardzo się nie chce, to jednak trzeba tyłek podnieść i wziąć się do działania. I tak też na przykład dzisiaj zrobiłam trening z samego rana i od zeszłego tygodnia wzięłam się za brzuch. Właściwie no, w piątek zrobiłam 3 treningi po 10 minut, czyli łącznie trening na brzuch zajął mi pół godziny. Dzisiaj zrobiłam te same ćwiczenia. A dzisiaj jest 2 listopada, czyli mamy wtorek. Zrobiłam sobie przerwę, bo też mi wyszły potem straszne zakwasy po półgodzinnych wyłącznie ćwiczeniach na brzuch. Wyszły mi zakwasy, więc zrobiłam sobie małą przerwę i teraz znowu. No i właśnie w tym tygodniu zamierzam troszkę ten brzuch bardziej wzmocnić, bo gdzieś tam już, bardziej się skupiałam na nogach i na ramionach, a brzuch odszedł trochę w niepamięć, więc jak macie ochotę ze mną podziałać i przyłączyć się, no to zachęcam, w tym tygodniu robimy brzuch. Jeśli dam radę, to będę Wam zamieszczać rano treningi na Instastory moim, co robimy, więc zachęcam Was do przyłączenia się. A jeśli już ten tydzień na brzuch minie, to oczywiście będzie na nogi, bo nie wiem właściwie, kiedy ten vlog pójdzie. Więc bądźcie czujne. A też link do mojego Instagrama znajdziecie na dole w opisie, czy też na końcu filmu. W różnych miejscach to się wyświetla. Jak ktoś chce, to mnie znajdzie, prawda? Spakowałam jedną paczkę i teraz sobie sprawdzam wymiary, jakie kartony wchodzą do
skrzynek w paczkomatach, a mam gabaryt B i coś mi się wydaje, że to chyba nie wejdzie. Nie, no nie wierzę, że będę musiała to przypakować. 19 centymetrów. No nie wejdzie, nie? Centymetr. No to muszę przypakować. Dobra, może z tej strony. No, teraz chyba wejdzie. Na luzie. Więc tak, ja będę z domu wychodzić, ale włączę sobie, słuchajcie, odkurzacz. I kot jest gdzieś zamknięty. To mi się wydaje. Klea. O, tato się zawsze gdzieś tam wciśnie. Co, byłaś zamknięta? Więc tak, tak uwielbiam ten odkurzacz. On jest tak pomocny. Ostatnio też puściłam go na górze. Odkurzył wszystkie dywaniki i no, to jest niesamowita ulga, niesamowita pomoc domowa i kocham ten odkurzacz miłością wielką. Czasami też jak zapominam sobie go włączyć przy wychodzeniu z domu, znaczy można sobie ustawić też godzinę, żeby o stałej porze odkurzacz odkurzał, natomiast u nas to jest różnie. Właściwie to bardzo różnie, więc puszczamy go ręcznie, albo właśnie jak jestem gdzieś tam poza domem, to sobie to zdalnie robię. Dostępna jest aktualizacja. No i super sprawa, naprawdę. Uwielbiam ten odkurzacz. Więc ja wychodzę i jestem ubrana właśnie w ten sposób. Właściwie dzisiaj jest zimno, ale ja tylko z samochodu do sklepu i z powrotem do samochodu. I do paczkomatu, i do samochodu, więc nie zamierzam gdzieś tam, nie wiem, dłużej stać na dworze. Pytacie o te leginsy, słuchajcie, z ekoskóry, czy one są wygodne. One są bardzo wygodne, są cieniutkie, nie są podbite żadnym polarem, żadnym grubym materiałem, więc na nodze wyglądają bardzo zgrabnie i jej nie pogrubiają. One są, nie wiem czy powiedziałam, z mango, ja mam rozmiar S, no i są też niesamowicie elastyczne, więc dopasowują się ładnie do sylwetki. Idealne są te leginsy na dziewczyny, które mają krótsze nogi, bo ja jestem wzrostu 1,62 m i one mi są tutaj idealnie do kostki. One są też z wysokim stanem na grubej gumie, więc tutaj też bardzo ładnie wszystko dolega do brzucha i w talii. Żadne guziki, żadne jakieś tam zamki, więc one naprawdę bardzo fajnie dopasowują się do kształtu sylwetki. Z tego co wiem, one kosztowały 99 zł i to są moje ulubione leginsy, jakie kiedykolwiek nosiłam, takie z ekoskóry. Powiem wam, że sama się zastanawiam, czy nie kupić sobie drugiej pary, żeby mieć na zapas, nie wiem, na przyszły rok, gdyby te mi się zniszczyły, bo naprawdę je uwielbiam. Więc jak coś, to wam bardzo polecam. Moje perfumy na dziś, Black Comme Garcon, tak to się chyba wymawia, ale powiem wam, że ta nazwa jest dla mnie dosyć trudna i zawsze zapominam, jak to się wymawia, ale dzisiaj właśnie te perfumy, takie bardzo męskie. Męskie i powiedziałabym takie ciężkie i mocno kadzidłowe, ale na zimę, na takie właśnie ponure dni uwielbiam te perfumy, więc dzisiaj u mnie te. Nie wiem, co one mają takiego w sobie, ale strasznie dodają mi takiej pewności siebie. Jako kobiecie te perfumy są naprawdę niezwykłe, więc bardzo wam polecam. Do tanich nie należały, ale to była taka moja inwestycja i się opłacało i je naprawdę uwielbiam. I jeszcze nie mówiąc o tym, że w ogóle też kupowałam je w ciemno, czytając tylko opinie oraz opisy, ale wiem, że bardzo często w ogóle mężczyźni noszą te perfumy, ale ja je uwielbiam. Mój mąż nie do końca za nimi przypada, bo są naprawdę bardzo specyficzne, ale ja je kocham bardzo. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Tak, to moje zakupy, więc tak na szybko wam pokazuję mniej więcej,
co tutaj mam. Dzisiaj robię risotto i to jest polędwiczka z indyka. To jeszcze jest szynka, była piada, ja uwielbiam tą piadę. Te placki są takie dosyć grubsze i je tylko składam na pół. Właściwie właśnie tak to się chyba składa. I dużo bardziej mi to smakuje niż takie zwykłe tortille. Więc to. I tutaj mnie, słuchajcie, wzięło na łososia z sałatą i do tego jeszcze będzie serek. I mam ochotę zrobić sobie taką kolację, gdzie mam jeden listek sałaty, na to mam serek z chrzanem i na to plasterek łososia. Na wierzchu pietruszka i to są takie właściwie fajne przystawki nawet, słuchajcie, na Sylwestra, na jakieś imprezy, bardzo lekkie i to jest niezwykle smaczne. Jeśli ogólnie lubicie łosoś i takie wędzone rzeczy, czy też właśnie surowe ryby, lubicie sushi, to trochę to przypomina właśnie takie sushi, ale no wiadomo, no bez ryżu już, dobra, nieważne. W każdym razie to jest przepyszne, koniecznie serek z chrzanem, bo on ma fajny smak, ale oczywiście możecie sobie wziąć jakiś inny, dowolny, taki, który lubicie. I zamierzam właśnie dzisiaj zrobić sobie taką kolację, czyli sałata, serek z chrzanem, łosoś i będzie pysznie. Genialne połączenie i bardzo Wam polecam. Tak, a ja dzisiaj przygotowuję się właśnie do risotto, więc tak jak wspomniałam, tutaj jest polędwiczka z indyka, dobrze powiedziałam, polędwiczka, i najpierw będę podsmażać cebulę na patelni, potem dodam paprykę, cebula, papryka, później zaleję to, aha, i dodam oczywiście ryż, ryż mam taki, i będę to chwilę podsmażać na patelni, a później dodam bulion, tutaj jest mój rosół, który właśnie przed chwilą wyciągnęłam z zamrażarki, ale będę rozmrażać w mikrofalówce, więc będę to dusić w bulionie, w rosole i wtedy ten ryż nabierze też takiego innego smaku, zrobi się bardziej żółty, ale wydaje mi się, że też chyba dodam kurkumy trochę i papryki. Myślę, że mięso podsmażę osobno i dodam do tego i później na sam koniec jeszcze dodam groszek zielony, żeby było troszkę zielono w tej potrawce, w tym risotto i myślę, że obiad będzie fajny. Natomiast na jutro mam tutaj przygotowaną polędwiczkę, ta polędwiczka chyba będzie na 2 dni, tak mi się wydaje i zrobię ją z kaszą jęczmienną. Też będę obsmażyć trochę polędwiczkę, się bardzo krótko smaży, bo w innym przypadku robi się sucha jak podeszwa, więc to jest bardzo szybki obiad, bo polędwiczkę kroicie w plastry i smażycie z każdej strony tylko 2 minuty. Później będę robić do tego sos, więc też zaleję bulionem z rosołu, bo jeszcze mam w zamrażarce. Zagęszczę to zasmażką, którą robię właśnie na bazie masła i mąki. Myślę, że może dodam trochę śmietany do smaku, koperek, no i będzie idealny sos do polędwiczki. Ugotuję do tego kaszę jęczmienną, no i z zielonych rzeczy będzie brokuł i to będzie obiad na jutro, właściwie na 2 dni. Jadaś też coś takiego lubi, bo jak myślę o obiadach, no to też myślę w ten sposób, żeby i Adaś się najadł, żeby on też coś tam zjadł, a on akurat i lubi i kaszę, bardzo lubi mięso, bardzo lubi ziemniaczki. Więc od razu myślę o takim obiedzie, no, dla wszystkich. No więc obiad wygląda tak, podsmażona cebula, papryka, dodałam od razu mięso, żeby nie brudzić drugiej patelni, zalałam wszystko bulionem, aha, i dodałam jeszcze ryż, zalałam wszystko bulionem, to się trochę tutaj podgotowało na małym poziomie, na niskim poziomie tutaj, żeby się nic nie spaliło. I cóż, i na sam koniec dodałam groszek i jest pysznie, więc nawet w sumie dużo tego wyszło. Zrobimy teraz kolację właśnie z tym łososiem z sałatą. O nie, ona leży przewiędnie. Musiała ze środka wyciągnąć te listki. Tu mam takiego łososia marinero w plastrach. Tutaj mam serek z chrzanem. I łyżeczką nakładam właśnie na sałatę. Tak, łosoś. O. A tyle starczy, co? 2, 4, 6, 8. Po 4.
A wiesz co? Wiesz co potrzebuję? Koperek. Załatwisz mi z ogrodu? Teraz? No. Po ciemku? Weź sobie latarkę. A ja będę wiedział, który to jest koperek? Okej, okay, i tutaj jeszcze kładę, słuchajcie, ten zestaw szynek surowych, włoskich z Lidla i Taliamo. Pyszne to jest. Tata cię straszy. I ten serfeta w połączeniu z, tutaj jest, słuchajcie, papryka, oliwki zielone, one są nadziewane, oliwki czarne i z ziołami. To jest bardzo dobre do sałatek, ale też właśnie do, tak osobno, żeby sobie wyciągać z miseczki. O, więc tak wygląda dzisiejsza kolacja. Pierwszy raz wykorzystujemy tą deskę, nie? Na nóżkach. Jest. Ona wygląda właśnie tak, jest duża. A dzisiaj oglądamy serial, właściwie kończymy serial Wąż, nie? Jest bardzo fajny, kryminalny. Na faktach. Na faktach i akcja dzieje się w Bangkoku. O porywaniu ludzi, w sumie dla pieniędzy. Okradanie ich i mordowanie, takie tam klimaty, więc jeśli lubicie kryminalne filmy, to bardzo fajne. Chyba tam jest tylko 6 odcinków. Dzisiaj chyba ostatni nam został, nie? No i ja jeszcze muszę dokończyć serial Ty. Ale to już jest tak pomieszany i pokręcony serial, że to już jest gruba jazda w tym właściwie, nie? Polecieli równo. Ale mi się podoba. Coś do picia jeszcze? When all you want.